Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Riffów z naleśnikami. Niestety od dłuższego czasu nie pojawiły się naleśniki. Może coś z tym zrobię, może nie. Czas pokaże. Dzisiejszy film rozpocząłem coverem utworu, którego jest dość bliski mojego sercu. Niektórzy hejtują, niektórzy nie lubią, nienawidzą, przejadłem się, mają dość radia, telewizji i tak dalej, i tak dalej. Telewizora nie posiadam, radia nie słucha, więc słucham tego, czego chcę, dlatego mi się nie przejadło. A czemu bliski mojego sercu? Ponieważ właśnie od tego utworu zaczęła się moja przygoda z szarpaniem drutów, czyli grą na gitarze. Tyle historii. W dzisiejszym odcinku mamy dwa efekty, bądź jeden, zależy jak na to patrzeć. Jest to, są to raczej wytwory od Black Label Devices. Mamy tutaj piękny logo BL. I co to jest? Jest to kopia Bossa CE2, czyli Horusa, dlatego też wybrałem ten utwór, a nie inny. I mamy jeszcze preamp, który jest żywcem wyciągnięty z Bossa CE1, czyli z tego znanego, sławnego, ulubionego, posypanego legendą, jednorożcami i tak dalej, Horusa. Mam w tym momencie to wszystko wpięte w pętlę efektów, potem jeszcze spróbuję to wpiąć normalnie przód wzmacniacza. Jeśli chodzi o Horus, to sprawa jest bardzo prosta. Mamy dwie gałki, depth i rate, czyli ilość efektu albo zniekształcenia i częstotliwość, jakiej się to dzieje. Jeśli chodzi o preamp, jest jeszcze łatwiej, można powiedzieć, chociaż mamy dwa switche i jedną gałkę. Gałka, wiadomo, steruje poziomem sygnału, czyli więcej, mniej. Potem mamy przełączenie z high i low. Low raczej nie korzystam, ale pokażę, co to robi. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli buffer. Ponieważ bez tego można powiedzieć, że preamp przed wzmacniaczem no byłby dość słaby. Ale jeśli włączymy buffer, to pyk, magia. A jeśli jesteśmy w tak jak w tym przypadku, czyli w pętli, to bufor wyłączamy, bo jest zupełnie niepotrzebny. A dlaczego? Ponieważ pętla efektów w tym wzmacniaczu jest już buforowana lampą, więc nie miałoby to żadnego sensu. Tyle na początek. Zapraszam do próbek brzmieniowych. Thank you.
Teraz wpiąłem efekt prosto w wzmacniacz. Słychać, że czegoś brakuje, tak jakby dźwięk był zmulony. A dlaczego? Ponieważ bufor jest wyłączony. Teraz go włączymy.
Teraz spróbujemy bufora, znaczy preampu z brudnym kanałem.